nie jesteśmy bliźniakami? Naprawdę? Przecież on chodzi do starszej klasy. No tak, myślałam, że ty po prostu byłaś ta opóźniona. Normalnie bym się zaśmiał, ale wkurza mnie, jak ktoś obraża moją młodszą siostrę. Tylko ja mogę to robić. No bo wiesz, podobno zawsze jeden z bliźniaków jest trochę gorszy. Nie jesteśmy nawet do siebie podobni. Bliźniaki nie zawsze są identyczne. Czasami rodzą się dwujajowe. Jak to dwujajowe? Normalnie z dwóch jajek. Jak kury? To ty nic nie wiesz? Co mam wiedzieć? No skąd się biorą dzieci? A, to! No pewnie, że wiem. Nieprawda, nic nie wiesz. Pewnie dalej wierzysz w bociana. Nie wierzę w bociana. To co wiesz? Mama zakochała się w tacie i go pocałowała. A wtedy w brzuszku pojawił się dzidziuś. Czyli ja. I co dalej? Przyszłam na świat, kiedy nie mieściłam się już w brzuszku. A jak? Przez pępek. Ale z ciebie bambik. Sama jesteś bambik. Ja wiem wszystko, bo moja mama kupuje mi książeczki o różnych rzeczach. Dlatego jestem dojrzała ponad swój wiek. Powinnam raczej kolegować się z twoim starszym bratem, a nie z tobą. Z kimś, kto jest na moim poziomie. Faustynka, wierz mi, że nikt, absolutnie nikt nie jest na twoim poziomie. No wiem. Chyba nie zrozumiałaś. Wybitne jednostki zawsze muszą kroczyć samotnie. To świetnie, bo wrócisz dziś do domu sama. Nie odprowadzisz mnie? Jesteśmy na innym poziomie, Faustynka. A ja nie chcę się zniżać do twojego, bo z dołu dużo gorzej widać.